Dzień dobry. Dzień dobry. Mleczko stało pod drzwiami. Dziękuję, dziękuję. Jest pan Leon? Jest. Jak tam pani Wiktorio? A no tak, pomalutku. No i co? Czytała pani? Czytała? Moim zdaniem, panie reżyserze... Reżyserze. Ja tam wtrącać się nie chcę, ale... Ekspozycja jest za długa. Co pani mówi? No tak, stale to samo. No a dialogi, dialogi? Za dużo gadania. A z pustego, proszę pana, to i Salamon nie naleje. Oni mówią, że to jakieś mity, a ja wiem swoje. Takie tu rozlazłe jakieś. Morgenstunde hat Gold im Munde. Miałeś drogę. Dobrą, dobrą. No pokażcie, coście zrobili. Połóż się, odpocznij. Masz tu kofan? Dziękuję, mam swoje leki. Pokażcie, coście napisali. Zaraz. Chciałem ci zadać 3 pytania. Ile trwa pisanie scenariusza do wielkiego filmu obojętne na Zachodzie czy w Związku Radzieckim? Rok, 2. A u nas? 3 dni. Ile wynosi honorarium za zrobienie wielkiego scenariusza do wielkiego filmu? 50 000 dolarów. Ja za 1000 dolarów podejmuję się napisać Don Kiszota i Fausta razem. Ty? Podciąłeś nam skrzydła. Skrzydła? Ty miałeś skrzydła? Miał. A pisanie scenariusza? To samobójstwo dla rasowego pisarza. Mówią, że dialogi znów wam nie wyszły. Nam, słyszysz? Nam nie wyszły dialogi, tak. Po prostu za małe pieniądze napisaliśmy mały scenariusz. Słuchajcie, za 4 godziny mam pociąg. Pieniądze kazałem wam wczoraj wysłać. Scena z Kiką. Złociste jak banan ciało Kiki prężyło się i rozluźniało wzdłuż i w poprzek szerokiego tapczana przykrytego gustowną pluszową narzutą. Gęsta broda literata kocurka wysuwa się spod jej pachy. Z maleńkiego radia tranzystorowego płynęła melodia cudzysłów miłości wszystko wybaczy w wykonaniu Hanki Ordonówny. Literat kocurek, który przed chwilą wydał nowy tomik poezji i wyrzucił starą żonę wraz z dziećmi. Bomba! Znaki dla pana pańkać. Więc naturalnie, naturalnie. Naturalnie. Nie grać, tylko być. 18. Więc wyciąga pan do niego ręce i mówi niech że cię uścisnie, drogi solenizancie. Proszę. Na pierwszych próbach ruszał się. No wystraszony, proszę pana. Za dużo tych lamp palicie. Niech tatuś przedstawia tak, jak pan każe. No niech tatuś się nie boi. Nikt tatusiowi nic złego nie zrobi. No, niech ojciec nam nie robi wstydu, no. Jak ojciec to powie, to pojedzie do Wenecji z nami, z panem reżyserem. Niechże pani nie przeszkadza. Ja tu jestem reżyserem. Przepraszam bardzo, ja... Próba, kochany.
lekko, bez pedału. No, rozumiem. Niechże cię uścisnę, drogi solenizanci. Lekko. Niechże cię uścisnę, drogi solenizanci. Lekko. Panie reżyserze, bomba. Autentyczny staruszek, samo próchno. Spróbowaliście sceny? Oczywiście. Pokażcie. Proszę ciszę. Uwaga! Wszyscy na miejsca, zaczynamy. Dzięki Bogu, że pan przyszedł, panie reżyserze, bo ten smark to rządzi tu, a rządzi. Albo moje dzieci, panie dyrektorze, każą mi przedstawiać. Proszę pieniążki, mnie, do ręki. Mnie, a nie ty, tym tam, to łobuzy, a nie dzieci. Matka dziesięcioro wychowa, a dziesięcioro jednej matki nie wychowa. Niech tatuś gra, niech tatuś głupstw nie gada. Z tatusiem nigdy nie wiadomo, panie reżyserze, co się... To oni mnie tu przywieźli, żebym grał. Tatuś będzie grał, tatuś będzie grał. To córka, panie prezesie, kałdun napcha frykasami, a dziadkowi sucharka i do kany z go wysyła. Jakiego sucharka? Jakie kany? Co się tu dzieje? Panie... Ja panu zaufałem. Co to jest? Kto to jest? Ptasiego mleka ojcu nie brakowało, no ptasiego mleka! Panie kasjerze, ani grosza tym wyrodkom, ani grosza, panie kasjerze, ani grosza tym wyrodkom, ani grosza! Pan mi za to odpowie. Panie reżyserze, myślałem z imię Maverite, no staruszek prosto z ulicy, zupełnie surowy. Ja z tego staruszka wyciągnę konsekwencje w stosunku do pana. Siedemdziesiąt jeden, 72. Niech cię uściskam, drogi solenizancie. 74, 75. A ile ty masz lat, Ignasiu, bom już zapomniał? 75. No, duszkiem. 100 lat. A, na drugą nóżkę. Mordujesz mnie. Ty się zawsze szanujesz i co? Dziad. Ano dziad. Co mi więcej trzeba? A, ja już patrzę tylko na tamtą stronę. A co to za śledzik? A rolmopsik? No to my go bęc. A to my go bęc. No, doczekałem się nareszcie, moi drodzy, że człowiek wyszedł w kosmos. A doczekam się jeszcze, że będzie chodził po księżycu. A ty, Ignaś, nie wybrałbyś się na księżyc? Nie, nie, nie. Wolę już naszą starą ziemię. Mam tu powietrze do oddychania, mam kwiaty do wąchania, mam ryby, pieczeń, no i kobietki. Ej, ty stary capie, jak ci nie wstyd mówić o kobietkach, będąc jedną nogą w grobie? Czekaj, czekaj, doczekasz się. Przyjdzie i na ciebie kolej. Jeszcze utopisz się w jakimś bagnie, albo udławisz ością, jak radca Ochenduszko. Mm-hmm. Staniesz w obliczu najwyższego i co w ten czas powiesz, no? Nie strasz, nie strasz, ty zawsze byłeś grabarzem. A ja ci powiadam, że w tym całym kosmosie nie ma takich kobiet, jak u nas w Warszawie. Jak dziadek mówi, to można mu wierzyć. Co się pan tak dziwi? Niech pan spojrzy na panią Kwiatkowską. Jakie to pysie, jaka nóżka. Co ja w tej Sodomie robię? Piotrusiu, bo jutro nie pojedziesz ze mną na polowanie. Nie wystrzelisz ani razu z fuzji. Nos w sos, gdy mówią starci. Te rzeczy nie dla ciebie. Jeżeli cię twoje oko gorszy, to je wyłup. A jeżeli ręka... To sobie utnij. To ci wszyscy mężczyźni chodziliby bez ręki albo bez oka. A ty nigdy nie cudzołożyłeś okiem, Kostusiu? No, niech się pan przyzna. Daj pyska, Kostek. Ręka nie drgnie, oko jak sokoła. Ech, bracie, nie takie rzeczy się robiło. Pamiętam psychiczną ataku. Radnie, oko nie drgnie. Trk, trk, trk.
A ty ino o wojnie. Co ty w tej wojnie widzisz? Całe życie z babami wojowałeś. A ty co miałeś w życiu? Nie piłeś, nie paliłeś? Kobiet nie zaznałeś? Głupstwa gadasz przy dzieciach. Co tam? Wcale nie są głupstwa. Co ty? Piłeś? Czerwone wino jest bardzo zdrowe, mnoży czerwone ciałka w organizmie człowieka. Jakie to dzieci dzisiaj? Świeczki jedzą. Za naszych czasów inaczej bywało. Syn nie śmiał przy ojcu zjeść świeczki, córka przy matce. Na mnie czas. Nie pójdziesz, siadaj. Nad grobem stoisz i figle ci w głowie. Żyję! A ty nigdy nie żyłeś. Tak toczno, wasze wysokie błagorodnie. Wielki książę Mikołajewicz przyjechał kiedyś do nas na inspekcję. Pamiętam, pojechaliśmy wtedy z nieboszczką Kamecką do kasyna oficerskiego. Nieboszczka Pestyjka miała takie śliczne dołeczki i tu i tam. No więc tego szampansko je pijemy z pantofelków, ja z lewego, wielki książę z prawego. No więc nawet brudia wypiliśmy wtedy z pantofelków. A cóż ty się tak trzęsiesz? To może teraz wypijesz z mojego, a potem brudzia, co? A co ty? Książę Mikołaj jesteś? Nieboszczka Kawecka? Ty, Kostek, koszulę jeszcze w zębach nosiłeś, kiedy ja szampansko je ot tak, ot w kasynie i w lustro. I w lustro! Wot tobie, Ignac! Kakaja szyszka, Ignac? Balszaja szyszka! Ciociu, co ciocia robi? Sucharki? Głodna jestem. Ciocia Boga w sercu nie ma. Ciocia mnie zabije tym sucharkiem. Cioci w ogóle nie wolno nic jeść. Ale Stefanku, ja przecież mogę z głodu umrzeć. Właśnie, tylko kiedy? Co mówisz? Kiedy ciocia brała lekarstwa. Brał. Ale Stefanku, jakby tak... Kurczaka młodego, z mizerią. Co jeszcze? Może salami albo golonkę z chrzanem, co? A wiesz, że jakbym mięciutko ugotowana.
Czy ta nie zdaje sobie sprawy? To ciotunia, myślisz, że ciotunia z tymi pieniążkami do nieba pójdzie? Kwiatkowski z Kielską Fiatem 1300, Kraft z gazdówną deluksem, nawet nasz woźny Goliat wygrał tę syrenkę w Totolotka, a ja co? Chciałem dzisiaj koleżankę podrzucić, to mi dyferencjał na ulicy wypadł. Jedną nogą w grobie, a o mizerii gada. Stefan, co tobie? Ty chyba jesteś chory. Ja przy tobie, ciociu, zmysły tracę. Trzeba z tym skończyć, bo ja zwariuję. No to rób jak uważasz. Jesteś już dorosły. Bo wiatraczek masz tutaj, masz. Lalka mi się zepsuła. Tak? Sama ci się zepsuła? Tak. Lalka sama. No a kto to? Tatuś przyjechał, kto to tatuś przyjechał, tatuś przyjechał, tatuś przyjechał. Tatusiu, a ja nauczyłam się dla ciebie wierszyka pana Adama Mickiewicza pod tytułem Powrót taty. Dobrze, dobrze dzieci, ale potem, potem... Mamo, tatuś przyjechał. Dobrze, mama zaraz przyjdzie, zaraz. To jak będzie, tatusiu? Bo w czasie transportu trzy bańki otwarły się i z każdej wylało się po 5 litrów mleka. I sprzedawca dolał wody po 5 groszy za litr. No dobrze. A ile jedna krowa dawała litrów mleka dziennie? Ale tu nic nie ma. Okropne. Okropne. Co się stało? Znowu mam kurs o konferencję. Przyjechał prelegent z Poznania. Przedwczoraj też miałeś konferencję. A nie, przedwczoraj miałem sympozjum byłych wędkarzy. Wiecznie się spieszysz. Może od przyszłego poniedziałku będę miał trochę wolniejszą głowę. Nie będziesz jadł obiadu? Tak, a jaka zupa? Grzybowa. Wczoraj grzybowa, dzisiaj grzybowa. Wczoraj była pomidorowa. A to może u cioci Flory. O, na mnie czas. Umówiłem się z żoną. Z jaką żoną? Nigdy mi nie pozwolisz dokończyć. Z żoną kolegi Kowalskiego. Tatusiu, co dzieci? Tatusiu, a ja nauczyłam się dla ciebie wierszyka pana Adama Mickiewicza pod tytułem Powrót taty. No posłuchaj, Franeczko, ona się tak cieszyła. Tato nie wraca ranki i wieczory, we łzach go czekam i trwodzę. Rozlały rzeki, pełne zwierza bory i pełno zbójców na drodze. Tatusiu, zadanie mi nie wychodzi. Nie udało mi się. Nie wychodzi ci, no pokaż. Co tatuś robi?
ja w szkole dostanę dwójkę. No, obliczę ci w drodze. A w jakiej drodze? No to pa, do widzenia. Do widzenia, Rysiu. Pa. Bunia! Kiedy wrócisz? No, raczej, raczej nie prędko. Tatusiu, a ja jeszcze wierszyka nie skończyłam. Za psa pół biletu. Dobrze. Dziękuję. Proszę. Dla ciebie jeden. Kto jeszcze nie płacił? Dziadek mi obiecał, że wystrzelę na polowanie. A? Byłem grzeczny. No dobrze. Wystrzelisz. Ale babka. Pieszy mu się na tamten świat. O Boże, ale mi się zadyszała. Przepraszam. Można? Proszę. Pasażer panu powierzony. Bardzo proszę o zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo jazdy. Dobra, dobra. To skandal. Czy pan chociaż wie, dokąd jedziemy, panie kierowco? Dobrze jedziemy. Coś to okropnie czuć. To gazy spalinowe, pani dobrodziko. Za czasów pani młodości nie było samochodów, to i powietrze było czyste. To nie gazy, ino pies, tamuj pod ławką. O, jadzie to kudlaste. Pies jest kąpany przeze mnie w lato co tydzień. A pan kiedy się kąpał, co? Ale pies może lecieć z autobusem. Wziął byś pan, panie, tę swoją strzelbę i zastrzelił tego śmierdziela. Lewce, no kto to widział strzelać? Zaprowadzić do ZOZ-u, dadzą zastrzyk i piesek zaśnie. Do ZOZ-u to pani sama może iść na zastrzyk. Bezczelność! Ja nie pozwolę otworzyć. Jestem przeziębiony. W sierpniu? A tak, w sierpniu. A co? Może mi nie wolno? Kiedy mam chorować, jak cały rok pracuję? Panie konduktorze, niech pan pozwoli. Panie konduktorze, niech pan pozwoli. Niech pan powie temu panu, żeby otworzył okno. Tutaj śmierdzi. O co chodzi? Niech pan powie temu starszemu panu z psem, żeby wysiadł. Ten pan zapłacił za to. Ale nie wolno przewozić przedmiotów cuchnących. Tak jest i broni na widelni. Panie, nie pozwolę. Otworzyć okno. Wie, kto ja jestem? No co chce, proszę pana, ale nie musi pan krzyczeć. Ja mam delegację. No to co z tego, że delegacja? Spokojnie, spokojnie. Powolutku dojedziemy wszyscy, ja mam gdzie trzeba. Przedwojenny katar. Proszę o spokój. Jakie szalerwie. Niech pan tych chuliganów uciszy. Dziadku, gdzie my jesteśmy? A diabli wiedzą.
Prosiłam otworzyć okno. Pan pozwoli, że się przy... Pan pozwoli, że się przedstawię. Pani pozwoli, że się przed... Stary, co oni dostawiają? Więzy, które łączyły was z ziemią, zostały zerwane. Jesteście na sądzie szczególowym. Przed waszymi oczami przesunie się taśma filmowa, na której zobaczycie siebie takimi, jakimi byliście naprawdę. Będziecie świadkami nie tylko własnych uczynków, ale jeśli się to okaże potrzebne, także myśli, pragnień i marzeń. Zaraz, zaraz. Ci państwo jak sobie chcą, ale ja nie mam czasu na oglądanie filmów. Ja muszę iść. Żona czeka. Proszę. No to co? Popatrzmy na jego prawdziwe oblicze. Co? Proszę projekcję Franciszka Nonskiego, rolka 223. Kto tam? To ja? Franeczek. Hello. O, dziękuję. Przyniosłem ci, kotku, ptasiego mleczka. Dziękuję. Proszę cię, wódkak dobry, skoro mi tego ogórka, co tam leży na talerzyku, dobrze? Tak jak na mizerię. Gorzki. A teraz zdejmij pomidorka i połóż ogórka na czole. O tak, doskonale. Wiesz, dostałam przepis na nową maseczkę awaryjną, witaminowa. Zobaczysz, będę tip-top. Tip-top. Nic, głupstwo. Wiesz, zacząłem rozwiązywać taką szaradę w gazecie i jakoś nie mogę. Jak się takie głupstwo przyczepi, to człowiek chodzi jak oczadziały. Dzieciuch jesteś. Powiedz, może ja znajdę jakie rozwiązanie. Sprzedawca mleka miał 30 10-litrowych baniek, które sprzedawał, licząc 3 złote za litr mleka. Ponieważ tego dnia krowy dały mniej mleka, sprzedawca dolał do baniek 30 litrów wody, licząc sobie po 5 groszy za litr wody. Drogo. Ile sprzedawca otrzymał za mleko, a ile... Nie kończ, już wiem. 223 zł za mleko, a 7 zł za wodę. Już obliczyłaś? Nie, ale tak czuję. Rysio nigdy nie miał zdolności do matmy. Kto taki? Na mnie już czas, moje złotko. Dokąd? Miałem telefon. Znów pogrzeb kolegi. To jego druga żona. Autobusem jechał do trzeciej. Zobaczymy jeszcze, o czym marzył? Możemy. Proszę projekcję. Thank you.
Wydałem rozkaz, aby jeśli jej królewska wysokość powieje chłopca, w stolicy naszego kraju oddano 100 salw z artylerii ciężkiej. Armaty przygotowane, ląty zapalone. Jej królewska wysokość raczyła powić coś w rodzaju trojaczków. Niemożliwe, żeby dorosły mężczyzna miał takie marzenia. Nadmiar wyobraźni. Nadmiar wyobraźni nie zwalnia od odpowiedzialności. Ile miał żon? 5. To męczennik. Pomyłka. 3 żony legalne. Ślubne. Do piekła. Na lewo. Na lewo. Kto jest następny? Zaraz. Ten magister, właściciel Zefira. Zobaczymy, jakie uczucia kryją się w środku tego pana. Proszę projekcję. No to rób, Stefanku, jak uważasz. Jesteś już dorosły. Nic cię już, ciociu, tu dobrego na tej ziemi nie czeka. Zostawimy poduszeczkę. Biedna cioteczka. Nie doczekała. Sprawa jest jasna. Zabójstwo z premedytacją. Ordynarne morderstwo. Tak, 4 kółka. Dobrze, że my tu na to nie chorujemy. Zobaczmy jego Łażeja. Aha. Może to go uratuje. Nie wiadomo już, gdzie upychać tych samochodziarzy. Nie wiadomo? Do piekła! Na lewo! On od razu wydał mi się podejrzany. Taki gość to powinien na osiołku jeździć. Zawsze!
zawsze tylko kierowca winien. No, na tej psychozie samochodowej sporo żeśmy dusz załapali. To się skończy. To tylko taka chwilowa gorączka. O, nieprędko, nieprędko. Nie śpi pan. Panie, ja tu już siedzę 40 lat. Zgubili rolkę z moim filmem i nie mogą mnie osądzić. Czego ja się tu nie napatrzyłem. Pokażcie teraz ostatnie myśli tych młodych ludzi. Dzielnych chłopców. No co, raczej do nieba. Co to znaczy raczej? Do nieba. Katarzyna Słaboś. Kika. Co my tam mamy z jej życia? Jest wszystko. Nie będziemy wszystkiego oglądać. Pokażcie, jak spędzała wieczory. Jako naczynie pełne grzechów. A może zobaczymy następne wieczory? Na razie wystarczy. No ale pokażcie jej marzenia. Thank you.
Coś dostała dzisiaj w szkole? Piątkę. A Jasio? Piątkę. A Misia? Piąteczkę. A ja jak będę duży, to też dostanę piątkę. No pięknie. Moja dobra wróżko, jednak rację miał mój dziadek, nazywając kobietę kapłanką domowego ogniska. Bez twojej pomocy nie doczekalibyśmy takich owoców. Tak, to zmienia postać i rzeczy. Nie mogę, ja tego sądzić nie będę. Do nieba. Ja tam niedługo przyjdę. Taką do nieba? To ciekawe, gdzie ja pójdę ze swoją męką. Szkoda i do nieba. Ignacy Zasada, referent skarbowy w stanie spoczynku. Starszy referent. Imię ojca i syna, Ignasiu. Wiedziałam, że tak będzie. Skąd babcia wiedziała? Twój anioł stróż mówił mi, że jesz kiełbasę. Wielki piątek. Jakby był anioł, to by mnie przytrzymał. Do piekla pójdziesz za takie gadanie. Będą cię w smole smażyli. Przyrzekam ci, babciu kochana, już nigdy nie będę jadł kiełbasy ani serdelków. Święty Ignacy, patronie mój, jeśli sprawisz, że wyjdę cało z tej opresji, to ślubuję. To ślubuję, że do końca życia nie wezmę kropli wódki do ust, ani kawałka mięsa, ani żadnej kobiety nie tknę do końca moich dni. Się to jeszcze wróciło.
Do piekła. Dobrze, dobrze. Dziadku! No, to na dzisiaj chyba dosyć. Kogo tam jeszcze mamy? Jeszcze ten mały. No, dobrze. Pokażcie jego marzenia. To samo. Co to jest? Szpinak. To samo powiedziałem. Przyjechał Peter. Nareszcie zapanuje prawo w tym mieście. Joy robił mi syfona. Nikt ci więcej syfona robić nie będzie. Kolejka dla wszystkich, a dla mnie duże lody z krewem. Może powiększyć grono aniołków. Piotrusiu, idź do nieba. Jestem szczęśliwy. Jestem szczęśliwy bezgranicznie. Jestem szczęśliwy bezgranicznie. Piotrusiu. No co, Piotrusiu? A gdzie się podział mój dziadek? Nie wiem. Zapytam się i powiem ci później. A co ja będę tu robił? Tu nie trzeba nic robić. Spaceruje się, śpiewa w chórze. A co ja będę tu jadł i gdzie będę spał? Tu nie będziesz nigdy głodny ani śpiący. Ale proszę pani, ja jestem strasznie głodny, bo od śniadania nic nie jadłem. Pobiegaj sobie, to ci przejdzie.
Ponieważ, mój drogi, spędzisz tutaj wieczność... Co? Mam tu całe życie przesiedzieć? Nie całe życie, ale całą wieczność. Ale za co? Za to, że nie wierzyłeś w piekło. Ja i w niebo nie wierzyłem. No właśnie. A teraz także nie wierzę. Teraz masz czas. Rozejrzysz się, pomyślisz. A jakie tu męki dla mnie przygotowane? Nie wierzyłeś, to i karać ciebie nie można. Będziesz się przyglądał innym, tym, co wierzyli, ale nie mogli się od grzechów powstrzymać. Aha. Nie mogli się od grzechu powstrzymać. A co to? Realizując wykreślone z genialną intuicją wytyczne naszego poprzednika, którego działalność doprowadziła naszą instytucję do niebywałego rozkwitu. Doprowadziła do niebywałego w dziejach upadku naszą instytucję, do którego działalność w pewnym sensie dyskusyjna doprowadziła do znakomitych wyżyn, dźwignęła w pewnym sensie naszą wspaniale rozwijającą się instytucję. Tfu. Daleko to jeszcze? Jesteś niepoprawny. Mówiłem ci, że tak będziemy wędrować już zawsze, na wieki wieków. Amen. Skarbie! Dzisiaj rocznica naszego ślubu! 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 Jakże to tam, dobrodzieju? A i pod łóżkiem dzieją się różne rzeczy. Za chwilę zaczną przychodzić ze szkoły wszystkie dzieci i wtedy zaczyna się piekło. A w tych szafach co trzymacie? Cudzołożników, kochanków. Kochanków? No. A tu kto siedzi? Zobacz. A ty co tu robisz? Zwariował, czy co? Die Größe, die Herrlichkeit, das Heilige! Hanno ostacolato la marcia e spesso in... Tutaj dochodzą dyktatorzy. Na razie gotują się na wolnym ogniu. Poznaję ich. A tu kto? To? Sami znajomi.
Mamy też wypadki specjalne. Dziecinne to wszystko. A gdzie moje miejsce? Ty nie masz miejsca. Będziesz wędrował po piekle w nieskończoność. A ty mnie będziesz nudził w nieskończoność. Tak, jestem twoim diabłem stróżem. Co zrobić? Zaczekaj tu na mnie. Co wy tu gotujecie tych ludzi? Naprawdę w smole? U nas wszystko prawdziwe. To tylko tam, w nowym piekle, nie wiedzą, czego się trzymać. Ciągle jakieś nowinki, ciągle filozofują, coś zmieniają, ulepszają. Chcą usunąć teraz zupełnie cierpienia fizyczne, że to niby prymitywne i nieestetyczne. Już znaleźli się tacy, co to mówią, że ogień fizyczny też jest niepotrzebny. Ale jak sobie pościelą, tak się wyśpią. My tam sobie po staremu. Cicho tam! Czego jęczycie? Przecież smola się nie gotuje. Ognia nie ma. Co u licha? Zimnej smole trzyma? Porządki! Co z tym ogniem? Cudów nie ma. Drzewo mokre. Nie dowożą. Dawniej to tu się gotowało. Voilà, pièce ennuyeuse de tourner en rond. Il s'ennuie. Ah, est-ce du plaisir que j'ai, moi? Rien ne vaut être un ange. Tu ne fais rien. Tout est propre. Tu ne te chagrines de rien. Tu parles. Camembert, grilleur, roquefort, parole. Aurais-je encore l'espoir de mourir? Même pas. Parlez-vous français? Eh oui. Le martyr, c'est bien, c'est moi. Ça, c'est le phare des bel esprits et fait ce qui t'incombe. Oh, vous, hein? To w Monako. Robią podziemne próby atomowe. Co tu będziecie robić? A będziemy tymi
knapca łóżkami rwać ciało tej pani. Ja? A widzisz, niedowiarku? Ręka jeszcze w piekle, po zakazany owoc się wyciąga. Co to za jeden? Niedowiarek. To po jakiego diabła go tu wpuścili? A no właśnie. Tu piekło dla ludzi porządnych, wierzących. Raus! Porządki. A gdzie jest bój Mady? Odpoczywa. Musimy przecież to łóżko poprawić. No, to niepoważny interes. Prymitywne to wszystko. Konceptu wam brakło. Nie wierzę waszego zbója Madeja, nawet waszego Lucyfera nie wierzę. Nie wierzysz? Ej. To ty to robisz, chłopcze? Jestem Lucyfer, książę piekieł. Ty? Ja. A za co tu siedzisz? Zgrzeszyłem pychą. Chciałem być równy Bogu. O, ho, ho, ho. Równy Bogu. A co ty tu zajadasz? Szpinak? To za kar. A może kiełbasę jadłeś Wielki Piątek, co? Przyznaj się. Widzicie go? Książę piekieł. Jesteś pierwszym człowiekiem, który mnie zobaczył. Jedz, jedz. Szpinak jest bardzo zdrowy dla dzieci. Lucyfer. Po wyjściu z tego pokoju nic już nie będziesz pamiętał. To pewnie i Pana Boga widziałeś, co? Pewnie podobny do ciebie. Nudny jesteś, staruszku. Spodziewałeś się ujrzeć diabła z ogonu? Mnie tam nic do tego, ale żal mi starych diabłów i ludzi, którzy myślą, że książę piekieł... Ma ogon, co? Proszę pani, proszę pani, pani mnie nie poznaje? Jechaliśmy razem autobusem. Jechałam z dziadkiem i psem. Nie wie pani, co się stało z moim dziadkiem? Taka jestem szczęśliwa. Taka jestem szczęśliwa. Dlaczego nie idziesz śpiewać w chórze? Ja nie umiem tak śpiewać. A o jakie chodzi pani piosenki? O poważne? No, raczej tak. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. To często śpiewają twoi rodacy, kiedy się bardzo śpieszą do nas. A inne piosenki? No różne, na przykład. Nie dla mnie. To pewnie taka antyrządowa, co? Ano zaśpiewaj.
Nie dla mnie sznur samochodów, niech dalej jadą wprost przed ciebie. Nie dla mnie, bo szukam ciebie i nie wiem, jak odnaleźć zgubiony ślad. Ja naprawdę nie umiem śpiewać. To nie trzeba umieć. Wystarczy otwierać buzię. Zapominasz, że jesteś w niebie. Dlaczego nie bierzesz przykładu z innych? To są klarnety. Nie mogę zrozumieć, jak znalazłeś się tutaj w tym ubranku. Miałeś powiększyć grono aniołków, a ty wałęsasz się. Jak będziesz niegrzeczny, to pójdziesz do piekła. To fajnie. Zaczekaj tu na mnie. Chłopaki, chodźcie, bo bawimy się w Zorro. Piotruś mówił, że jest głodny. Jak on się tu dostał w tym ubranku? Cały ten ostatni transport od razu wydał mi się podejrzany i dziwny. Tam był też zupełnie żywy staruszek, którego posłali do piekła. Ja się tam nie wtrącam. Nie moja sprawa. Powiedzą, do nieba? Proszę bardzo, niech idzie do nieba. Do piekła? Proszę, do piekła. Zwróciłem im raz uwagę, żebyś ty... Skandal. 7 dni ścisłego. Wodą by go skropić. 15 dzieci miałem z Krymhildą. A gdym ruszył z Debujonem na wyprawę, gliceryn wyłamał zamki. Rozwił kłódki, na które pas cnotyk Krymhildy był zamknięty i oddali się występnej rozkoszy. Widzisz go? A ty mi to graf? Już 300 lat w kółko opowiada. A co ja z tego życia miałem? 50 lat w pustelni korzonki jadłem. Jużem się o mało żywcem do nieba nie dostał. Aż tu diabeł postać białogłowy na siebie przybrał. I żem... O, słabości ludzka, niech to diabli...
Co dziadek tu robi? Guzik przyszywam. Nie widziałeś, gdzie moich okularów? Nie. Chodźmy stąd. Gdzie? A tam. Tam? A co to, szpital jaki czy sanatorium? To niebo, jesteśmy w niebie. Ależ to bzdura. Kto to wymyślił? No, no. Piotrusiu, a ten boczek, co go miałeś w plecaku, już jadłeś? Niech dziadek idzie. Może by co zapalić? Niech dziadek idzie. Dziadek tu na mnie zaczeka. Z tamtej strony jeziora pasła Kasia gąsiora. Toż to okropnie czuć. Toście się umęczyli, panie dzieju, za życia. A, umordowałem się, umordowałem. Ale po robocie siadałem sobie przy stoliku, zamawiałem porcję kiełbasek, takich, że ino tylko skórka. Chrup, 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 chrup. A goloneczkę z chrzanem. A nie, 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 porcję kiełbasek, a do tego kufel jasnego z kołnierzykiem. A gdzie jest ten bufet, gdzie? Alleluja! Alleluja. Nie dość, że mnie w oleju ugotowali za życie, to jeszcze w niebie mnie zęby bolą. Istne piekło. Czy nie widzieliście takiego dziadka z wąsami? Taka jestem szczęśliwa. Ignasiu! Jestem twój anioł stróż. Ja? Co mogę dla ciebie zrobić? Zjadłbym co? Tutaj pokarmem jest chleb anielski. Do diabła z takim chlebem. Czekaj no. Czekaj. Zimno tutaj. Martel z trzema gwiazdkami. A, całe rączki.
Ignasiu, jesteś w niebie. Wiem. Mój podopieczny poczuł ziemskie pragnienia. A jakie to pragnienia masz, Ignasiu? Chciałem coś przekąsić. Mój anioł stróż się mną zaopiekował. Anioł stróż? Mhm. A z których sfer ty jesteś? Jestem aniołem stróżem tego czcigodnego staruszka. To ja się nim opiekuję. Po co ta kłótnia, kolego? Przecież ty to jesteś ja, a ja to jestem ty. Obaj w nim siedzimy. Skąd się bierze ta fałszywa muzyka, której nie potrafisz uciszyć? To muzyka konkretna. Ty, bracie, jesteś zapóźniony w rozwoju. Piotruciu, bądź grzeczny. Nie rób tutaj nieporządków. Nie wolno robić dziur w niebie. Kiedy, dziadku, zobacz? Co? Patronie mój, ślubuję ci, jak mnie szczęśliwie na ziemię sprowadzisz, o chlebie i wodzie do końca życia. Piotruś, zdaje mi się, żeśmy zabłądzili. Nie, ja pamiętam, tu zaraz będzie taki brzozowy las. A gdzie jest stary dom? Nie wiesz, ja też nie wiem. Błądziliśmy po tym lesie. Myślałem, że już do was nie trafimy, no. No, pozwól, Ignasiu. Andzia chciała się z tobą przywitać. A, Andunia! Jak się masz, kochanie? Jak się masz, kochaniu? Kopę lat nie widzieliśmy się. No co tak późno? A to Mariola, tak? A, Mariola. Mariolka ci na imię, tak? Mariolka. No, siadaj, Ignasiu, siadaj. Ho. Piotrusiu, chodź, no tutaj uszczypnij mnie. A na co mam dziadka szczypać? A niech wiem, że te wszystkie cuda to nie sen, tylko jawa. Ach, jakie tam cuda, cudów nie ma, zwyczajnie. Pieczeń nam została z obiadu, bośmy myśleli, że przyjedziecie wcześniej, a resztę to tam, co mi pod rękę wpadło. Zapomniałem, Ignasiu, czy tobie wolno pić? A cóż ty, myślisz, że ja abstynencję ślubowałem? Za kołnierz nie wylewam, nie. No, moi drodzy, już starożytni Rzymianie. Piotrusiu, zachowuj się. No, moi drodzy, krótko mówiąc, wasze zdrowie. Zdrowie gości.
tu u was, a nie umierać, no. Takie rajskie życie, jak ci się zdaje, to tu nie jest. No, a pewnie znowu wojujesz, jak cię znam, z nadleśnictwem, co? Taki jeden świnie mi podpuszcza. Ale co tam, może... O. Może zaczniesz od rybki, Ignaś. A, może być od rybki? O, ho, ho. Proszę. Lin w śmietanie, toż to królewskie jedzenie. Królewskie jedzenie. No, a jak tam kaczuszki tego roku na Bagienku, co? Ujdziemy rano, to zobaczysz. O, tutaj sobie, piesku, usiądziemy i poczekamy. A. Ciekawy jestem, gdzie oni poleźli. Od świętej Anki zimne wieczory ranki. Piękny będziemy mieli dzionek, piesku. Wyleci jaka kaczuszka, to dobrze. A nie wyleci, też dobrze. Ale powinna jakaś wylecieć. Skąd pani się tu wzięła? Nie jestem żadna pani. Jestem anioł stróż. Jaki tam anioł stróż? Co też pani plecie? Stary już jesteś, Ignasiu. Kiepsko widzisz, pudłujesz. Popatrz, ile mi piór poleciało ze skrzydła. No więc do co chodzi? Nie poznajesz mnie? Jak byliście oboje z Pelasią mali, to codziennie was musiałem do szkoły prowadzić przez kładkę. Pelasia umarła na szkarlatynę. Wiem. Nie było jeszcze wtedy antybiotyków. Ale zobaczysz się niedługo z Pelasią. Nie, a po co? Ona mi robiła różne kawały. Raz mi wpuściła żabę do łóżka. Z tą żabą, Ignasiu, to było trochę inaczej. Zapomniałeś? Jesteś już stary. Pójdziesz ze mną. Nie, ani mi się śni. Jesteś już słaby. Pamięć ci nie dopisuje. Co? Przyjdzie jesień i znów będziesz kasłał. To już nie na twoje zdrowie. Ale jestem zdrowy jak ryba. Nie bój się. Znam całe twoje życie. Czasem musiałem się wstydzić za ciebie. Zasłaniałem wtedy oczy skrzydłem. Grzeszyłeś, byłeś łobuz. Ślubów nie dotrzymywałeś, różne kawały wyprawiałeś. Żabę to ty włożyłeś. Ale miałeś dobre serce i właściwie nikomu nic złego nie zrobiłeś. No właśnie. Będę cię bronił. Mam zresztą tam sporo znajomości. Jakoś sobie poradzimy. Chodź. Nigdzie nie pójdę, wolę tu zostać. Ignasiu, uważaj, żebyś nie spadł. Dobrze. Co? Zobacz, coś mi upolowali. Co? Ja znalazłem na oce gniazdo czajki. Zdrzemnąłeś się? Aha. Grot? Tak mnie jakoś rozebrało to wasze leśne powietrze. Tak nadczołykasz to powietrze, co? A, jakieś dreszcze mnie obleciały.
No to wracamy, moi kochani. Pójdziemy teraz na skróty, bo muszę jeszcze zajrzeć na drugi rewir. Na skróty? Jak na skróty, to na skróty.